Cześć kochani, tu gruba ryba Lubin, czyli ja. Dzisiaj taki odcinek pod tytułem troszeczkę niespodzianka, jak poradzić sobie z zakwitem wody, gdy mamy pierwotniaka, rzucimy za dużo pokarmu i ten pokarm nam się zmusi i zepsuje nam wodę w akwarium. Zobaczcie, tutaj mam wodę typową z pierwotniakiem. Widzicie, taka biała, mętnawa woda, która zrobiła mi się po weekendzie i szczerze mówiąc myślałem, że filtry dadzą sobie radę, że doleję bakterii i będzie wszystko miło. To jest niestety dupa. Najlepszą i najprostszą metodą pozbycia się pierwotniaka, ponieważ mówię, trzy bakterie nie przetrawią tego i nie ma takiej opcji, żeby tak się stało. Trzeba by je za dużo lać i to są za duże koszty na akwaria, nawet 100-litrowe. Najprostszą i najskuteczniejszą metodą jest spuszczenie wody. Zobaczcie, zostawiłem tutaj tak naprawdę w 100 litrach, nie wiem, 4 cm wody, to jest max. Wyjmę wszystkie gąbki, które też przemyję i naleję świeżej wody z osmozy, która już mi tutaj gdzieś kapie. Przetrę tutaj jeszcze te szyby, bo gdzieś tam jednak troszeczkę brudu jest. Natomiast żeby ta woda mi się 100% sklarowała i wszystko było dobrze, obok mam piękną, klarowną wodę, w której żyją sobie małe 180 trójki. Tak, zaraz. Tam wam zrobię przybliżenie. A, o. Tam na szybie jest jeden. A jak zapaliłem światło, to oczywiście wszystkie poznikały. No i oczywiście tutaj za filtrem to już są takie 2-centymetrowe 180 trójeczki, które sobie tutaj żyją. O, proszę bardzo, gdzieś tutaj, o, widać całą mafię truskawkową, która żeruje sobie na Vitalisie i super sobie radzi. Oczywiście podaję też ogórka, z którego tam niewiele co zostało, jak widać. Wezmę stąd z tego akwarium dojrzałe gąbki i pożyczę sobie do tego akwarium, co wyklaruje mi wodę w ciągu paru godzin, a bakterie azotobakter, które są na tych gąbkach, będą już w nowym akwarium i będą robiły robotę. Świeża woda, mam nadzieję, że pobudzi ryby, dotarła i przy okazji z dwojga złego uzyskam kolejne tarło. Natomiast drugą metodą, którą sporo ludzi preferuje, jest dolewanie klarowania wody bakterii azotobakter, czy tych nitryfikacyjnych w starterach dla akwariów. Natomiast słuchajcie, jeżeli jest naprawdę sytuacja taka podbramkowa, a macie zbrojasy, które lubią podmiany wody, które je pobudzają do tarła, ta świeża woda jak najbardziej działa pozytywnie na ryby, po co kombinować i tracić kasę w chemię? Czym mniej tej chemii w akwarium, tym lepiej. I chociaż jestem sprzedawcą, powinienem sprzedawać tak preparaty jednej firmy, drugiej, trzeciej, wciskać każdemu na siłę. Nie, takich rzeczy się nie robi i słuchajcie, po to jest ten kanał, żeby pomagać sobie w hodowli i pomagać prostymi metodami uzyskać jakieś tam efekty, czy rozmnażania danego gatunku, czy jak wykarmić i tak dalej, i tak dalej. Moją metodą na pierwotniaka jest podmiana wody i to zawsze skutkuje. Po 24 godzinach ta woda jest totalnie sklarowana, pełna życia już i ryby przede wszystkim, które są w tym akwarium, od razu będą mogły podchodzić do tarła. Ta chłodna woda, która leci w tym momencie pięknie z osmozy,
zrobi nam robotę i powiem szczerze, mam nadzieję, że to tarło nie uzyska. Pamiętajcie jedną rzecz. W ten sam dzień, kiedy podmieniamy wodę i to robimy taką kurę mega podmianę, nie karmimy ryb, bo ten pokarm, który damy, znowu nam zostanie na dnie. Ryby są troszeczkę zestresowane tym całym bajzlem, jaki robimy w akwarium. I spowoduje to, że znowu ten pierwotniak przez rozkładanie się pokarmu i małą liczbę jeszcze tych bakterii, azotobakter, po prostu nam to wszystko padnie i będzie dupa. A jeżeli zostawimy to bez karmienia rybom, naprawdę 1-2 dni głodówki świetnie wpływa na cerę. Potem rzucają się na pokarm jak głupie, po prostu jak reksio na kość. I nie mylić to z kością niezgody. Po prostu wtedy ryby będą bardzo intensywnie żerować. Świeża woda, zmiana tej wody spowoduje, że ryby podejdą nam do tarła. Jeżeli macie jakieś swoje pomysły na pierwotniaka, bardzo chętnie posłucham. Jeżeli macie jakiekolwiek pomysły na kolejny odcinek mojego kanału, bardzo chętnie też posłucham, by cokolwiek swoją wiedzą, jakąkolwiek to mam z doświadczenia, podzielić się z wami i dalej cieszyć się tą akwarystyką, która jest naprawdę chorobą mega, mega zarąbistą i niestety nieuleczalną. Dzisiaj po wymianie tego akwarium, czyli tutaj 100 litrów, zajmę się tam kolejną 100-litrówką, którą muszę podmienić na świeżą osmozę i przywiozę nowe ryby, którymi się z wami pochwalę. Tak więc tyle w temacie podmiany wody po pierwotniaku, a ja biorę się za karmienie swoich podopiecznych. Tutaj wam jeszcze pokażę. O, ciach. Rydziaki weloniaste. Pokażcie się tam. Jest ich tutaj 10 sztuk. 2 samce i reszta samic. Jak widzicie, po paru dniach już jest syf na dnie i trzeba by było lekko posprzątać. Tak więc mam roboty, biorę się za robotę. Miłego dnia, chłopaki i dziewczyny.